Cześć, nazywam się Damian Glinka i zapraszam was na pierwszy odcinek drugiego sezonu podcastu Strip Talk. Tak moi drodzy, stara scenografia, jednak pod koniec odcinka wszystko się zmieni. Dziś mam przyjemność gościć kobietę wyjątkową, kobietę kreatywną, przede wszystkim odważną. Przed wami Principessa, Monika Goździalska, cześć! Dzień dobry, bardzo miło. Witam Państwa bardzo serdecznie. Monika, na samym początku bardzo ważna informacja dla Ciebie. Tak, tak, tak. Właśnie, właśnie o tym jestem znany z dość odważnych pytań. A chcę, żebyś czuła się komfortowo w momencie, kiedy coś tam Ci nie będzie pasowało, to przyciskasz, a my zmieniamy temat. Dziękuję. Sprawdź, czy działa i możemy zaczynać. Działa. Działa, działa, Idealnie. możemy zaczynać. Idealnie. Monika, ogólnie podczas przygotowań mhm. Ja zdałem sobie sprawę z tego, że ja ci nigdy nic nie dałem. A co masz dzisiaj dla mnie? No, coś tak, dla ciebie tak. mam, moja droga. Pozwól, że się schylę. Dobra. O, taki skromny. Prezent dla skromnej principescy. proszę bardzo, to jest o, dla nie. Ciebie. Słuchajcie, nie uwierzycie, muszę za Dziękuję Ci bardzo, ja kocham słoneczniki. Ja kocham <noise> słoneczniki, ja uwielbiam, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Proszę ja uwielbiam bardzo. słoneczniki w każdej formie. Jestem fanką i kwiatów i do jedzenia słonecznika, także zabieram do Hiszpanii. Czyli prezent trafiony w sukienki. Idealnie. Proste rzeczy cieszą. Oczywiście, że tak. Skoro prezent wręczony, to czas na pierwsze pytanie. Monika, z czego ty jesteś znana z szerszej publiczności? Ja jestem znana no z jakichś tam programów, wiadomo. Wydaje mi się, że bardzo znana jest moja charyzma, mm. moja osobowość. W tej chwili weszłam jeszcze z książką Skandaliczne życie modelek. Z principesy, która nie boi się mówić tego, co myśli. Z takiej otwartości. Z braku tematu tabów, bo zawsze gdzieś tam coś palne i to gdzieś tam lata po tym necie. I tak naprawdę przez te 20 lat gdzieś przez te media cały czas się poruszałam. Także po troszku, po troszku gdzieś tam ktoś tam nie zawsze z czegoś poznał. Chciałbym wrócić do Twoich początków w mediach, bo z mojego researchu wynika, że szerszej grupie odbiorców dałaś się poznać w roku 2002 z Big Brothera. Big Brother Bitwa, tak. Jak Ty wspominasz w ogóle udział w tym programie? Pierwsze pytanie takie standardowe. Ale powiedz, jak to tam było? To znaczy, wiesz, ja weszłam przez dach w ogóle, bo weszłam też, w, jakby weszłam w w jakimś tam części programu, to chyba dwa tygodnie już byli. Ja ściągnięta byłam z Paryża, wiesz, wtedy była taka szarobula Polska, ten pierwszy Big Brother, nie było portali plotkarskich. Wchodząc tam, nie miałam żadnego pojęcia, na co ja się w ogóle zgadzam. Byłam tam trzy tygodnie, było super. Nudziłam się tam momentami i czytam, pamiętam jak dzisiaj taką ulotkę, znaczy obrazek święty i wielki brat przez megafon powiedział: Moniko, czy potrzebujesz psychiatry? <śmiech> <śmiech> Więc wspominam to super. W ogóle widziałam to inaczej, ta Cała afera Mai Frykowskiej i, i Kena, ten seks. Oni w ogóle tam się nie kochali, w ogóle to wszystko było tak nadmuchane, że dzisiaj z perspektywy czasu to się z tego śmieje. Byłaś tam tylko trzy tygodnie. Dlaczego tak szybko wyleciałaś? Bo ty wyleciałaś przy trzecich eliminacjach. No ale i tak nie wyleciałam przy pierwszych, a weszłam w połowie, znaczy już No szupę. dobra, no ale dlaczego wyleciałaś? Nie spodobałaś się, A ja nie lidzą? pamiętam, bo to, za... nie. cię wyrzucili. Wiesz, co tam było, było troszeczkę, bo mogłam wylecieć ja albo Piotr Borucki, więc wiadomo, że zostawili Piotra Boruckiego, był dłużej, i potem on wygrał ten program. Program, więc go wspierałam z spoza Domu Wielkiego Brata. Więc jakby nigdy się nad tym zastanawiałam, czy widzowie mi wyrzucili, czy kto, to po prostu byłam, odhaczyłam, było fajnie. I dużo pieniędzy za to płacili, także super. No właśnie, krążą takie legendy, że to naprawdę tam dużo można było zarobić. Ja wiem, że ta umowa już nie obowiązuje, więc tam możesz zdradzić jakąś. No dużo pieniążków miałaś. można było zarobić przez trzy tygodnie po tam no. można było zarobić naprawdę około 30, ponad 30 tysięcy, więc to, jest, to są naprawdę inne stawki niż, niż teraz są w programach, tak? plus dodatkowe jakieś tam procenty i inne rzeczy, więc to było naprawdę uwarunkowane dobrą, jakby dobrą, dobrymi płacami. Czyli spoko zastrzyk. A co sądzisz o tym, że w aktualnych programach płacą po 100-200 zł takim osobom nieznanym? Tak płacą? No tak płacą, tak płacą. W tym nowym Big Brotherze chyba było 50 złotych za dzień. Ale nawet nie oglądałam tego nowego Big Brothera. Naprawdę 50 złotych? No coś koło no, tego, znaczy, bardzo, wiesz, no, bardzo mało. wiesz, bo dzisiaj yy, da, y, telewizja daje Ci możliwości, tak? W jakikolwiek sposób daje Ci możliwości mniejsze czy większe, ale daje ci możliwość, więc może z tego też tytułu płacą 50 zł, bo się telewizje wyzwaniły. Ja też mam 50 zł za to płaciła. <noise> Niektórzy ludzie nie pamiętają o tym, że ty przeżyłaś taki bardzo medialny romans, że ty z Piotrem byłaś w związku. Ja nie byłam z nim w związku. No to całowaliście się. Ale w to było tak gazetach, udawane, po prostu. Rzeczy. Proszę zabrać głos. O co tam chodziło? Piotr Borucki i ja byliśmy super przyjaciółmi, bardzo fajnymi i potem też długo się widywaliśmy, ale nigdy nie byliśmy w związku, nigdy nie oprawialiśmy seksu i w ogóle generalnie no, to łączyła nas. Dlaczego przyjaciół? całowaliście się? Jeśli się wy... nie całowaliśmy, jakbyś się przyjrzał blisko zdjęć, tego zdjęcia, tak. to było tak. No dobra, ale gdzieś tam to podkręcaliście wy, No Oczywiście! No, chcieliśmy udzielali... być sławni. No, chcieliśmy czyli cel, cel był taki, że chcieliście tak. być sławni. To tak. był wasz plan. A tak. kto go zainicjował? Ty czy on? I nie pamiętam. Jakoś tak pod kołdrą w że jak leżeliśmy w domu Wielkiego Brata, to mówimy, ty zróbmy coś, no to zróbmy coś. Widzisz, mówili kieroporty, dobra, będziemy parą. No i tak, poszło. I ludzie to złapali, nie? Tak. Bo was ale my się umierali. naprawdę bardzo lubiliśmy. My przecież w milionerach wystąpiliśmy, wygraliśmy ponad 70 tysięcy. No tak, tysięcy. jako para. No, byliśmy no? no, parą przyjaciół. A nie było tak, że ktoś was chciał zdemaskować? Nie, bo nikt nie wiedział o tym, że nie jesteśmy parą, my byliśmy bardzo cwani. nie mówiliśmy nikomu. Dobra, czyli w jaki sposób udawaliście te pary? Jakie mieliście znaczy my, sposoby? My nie mnie też udawało, to nie było tak, że paparazzi był kiedyś w tam portale, więc my nie mieliśmy na co dzień możliwości udawania. Po prostu zachowaliśmy się jak paczka przyjaciół, a z tego zrobił się związek, a skoro zrobił się związek, no to stwierdziliśmy, że jesteśmy w związku, chociaż nie byliśmy w tym związku. Pamiętanie, jak mnie przyjechał do mojej babci do Otwocka swoim samochodem, który kupił sobie za wygraną. Ja przecież też na finale biegłam do niego przez ten. Kodes, Piotruś. Jego osobiście uwielbiam i do dzisiaj wspominam go jako super człowieka. I to był fajny taki, taki flirt młodych ludzi, który nie był w ogóle uwarunkowany żadnym związkiem. Ale A nie czułaś wstydu, że trochę oszukujesz ludzi? Nie, bo ja go naprawdę lubiłam. I że, to, że oni wymyślili sobie związek, no to fajnie, to bym, dobra, spoko. A my nie mieliśmy żadnych profitów z tego tak naprawdę. No co pomogliśmy ludziom w milionerach e, i więcej jakby żadnych zarobków z tego nie mieliśmy, więc tak naprawdę, jeśli byśmy oszukiwali i zarabiali z tego pieniądze, to rozumiem, że byłabym kłamczuszką. Mhm. Suszką, kłamczuszką, ale ja nią nie byłam. <grym> Piotrek w ogóle wygrał tam e, pół miliona, ile no. dla ciebie e, skapnęło? Nic, ja w ogóle nie jakby w ogóle nie patrzyłam na to, że on coś wygrał. Ale nic plan. Ci nie kupił, nic ci nie dał? Nie no, nic mi nie dał kwiaty mi kupił. Kupił sobie samochód. Ja byłam bardzo szczęśliwa, bo on potrzebował tych pieniędzy na remont domu i tam inne rzeczy, więc byłam bardzo szczęśliwa. Ja nie patrzyłam na tą relację pod względem finansowym, że on się podzieli. No i dlaczego to się zakończyło, jak tak dobrze było między wami? Boże, ja byłam taka młoda. Ja miałam inne rzeczy w głowie. Piotrek był romantykiem z gitarą, ja potrzebowałam mężczyzny. Mm -hmm. Ale byliśmy poszłaś dla... szukać sobie mężczyznę? Nie, i wyjechałam do Paryża, później z powrotem, więc to wiesz, jakby w danym etapie, kiedy on mieszkał, wiesz, pod Szczecinem, ja w Warszawie, to to nie były te czasy, wiesz o co chodzi? Młody, młodzi ludzie, którzy w ogóle myślą zupełnie o czym innym, bardzo się lubią, ale no, jakieś deklaracje i w ogóle inne rzeczy to nie, nie, nie. A zapaliła mu się lampka, że chciałby, żebyś ty była jego dziewczyną? Nie wiem, może kiedyś? Ale Bo to te jest, te ją to szybko romantycz... wyłączyłaś. Tak, troszkę ją wyłączyłaś, tak? mam futro pod poznak, chciałam <laughs> jeszcze ja, z wrażeniem. Yy, ja nic nie wyłączyłam. to się po prostu rozeszło. On przyjechał, pamiętam, do mnie swoim nowym Oplem, Zatem kupił sobie seata. No. I przyjechał, pojechaliśmy gdzieś tam był u mojej babci, jadł obiad, moje przyjaciółki byliśmy i to było nasze ostatnie spotkanie, potem wyjechałam do Paryża, jakoś pisaliśmy do siebie maile i, i to tak się rozeszło. Potem wiem, że miał dziewczynę jakąś fajną, potem ona chyba nie chciała, żebyśmy się znali, i jakoś tak się rozeszło, ale to już tyle lat temu, ponad 20 lat. No właśnie, po roku 2002 miałaś 6 lat przerwy. Tak. Poznałaś swojego męża, milionera. Niektórzy to nawet mówią, że miliardera. No, nie, ja nie mówię miliardera, teraz poznałam Łukasza. Skąd ty go wyrwałaś? Poznaliśmy. Bo podcast to idealne miejsce, żeby sobie tak trochę dłużej porozmawiać i żeby to nie było Mieliśmy takie, takie same szarpane. zdjęcie na armacie na Sympathii.pl. Koleżanka po odpasności założyła mi sympatię. Musisz to mieć sympatię.pl. Ja mówię, nie chcę żadnej zranej sympatii. Załóż sympatię. I założyłam sympatię. Pierwszym facetem, który do mnie napisał, był Łukasz, który miał takie samo zdjęcie na armacie. No i tak się zaczęło. Potem byłam w Paryżu, on do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, kiedy znajdziesz trochę czasu, żeby zostać moją żoną? Ja e -e". No i tak parę miesięcy później zostałam jego żoną, urodził się, rok później urodził się. Nie rok później, bo ja wyszłam za mąż w sierpniu, a tristanek urodził się następnego roku w listopadzie. No i tak wiesz, wychowałam tego tristanka mojego, mieszkaliśmy pod Warszawą, czy pod Włocławkiem dokładnie, w stadnie koni arabskich, więc moje życie w ogóle się przekształciło. Jeździliśmy z koniem po całym świecie, bo mój były mąż ma jedno z najlepszych stadni koni arabskich w Polsce. Więc jakby jeździliśmy po całym świecie, zwiedzaliśmy, robiliśmy rzeczy, więc jakby w ogóle totalnie odpłynęłam od tego show biznesu. Ale gdzieś tam we mnie to było. Później zaczęłam wracać na szerokie wody. To niedobrze przełożyło się na moje relacje małżeńskie, bo jednak żona w domu powinna być. Ja nie byłam tą żoną do końca taką, która chciała być tatową kobietą w domu. No więc zaczęłam pracować do show biznesu i tak trochę nasze relacje zaczęły się rozluźniać. Ale wspominam, ten czas super. Naprawdę mamy dobre relacje, pozytywne, poprawne. Dzwonimy do siebie, rozmawiamy, wspominamy ten czas śmiesznie, mamy kupę zdjęć, fajnych sytuacji. Jedno drugiemu by pomogło, nie ma żadnego prania brudów. Co też sobie bardzo cenię, że nie ma tego syfu, który wiele, wiele związków zostawia za sobą. Jaka wylewna odpowiedź, ja chciałabym porozmawiać trochę o tym ślubie, bo chciałem się dowiedzieć, jak on wyglądał i z jakim on był rozmachem. Więc przyjechałam Dorożką z końmi arabskimi, był na dworzu, na zewnątrz, w Stadnie Koni, bo w Stadnie Koni mieści się jeszcze restauracja, więc tam przyjechaliśmy tą dorożką, patataj, patataj, zajechaliśmy, urzędnik, bo to nie był ślub kościelny, więc urzędnik stał na, 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 na zewnątrz pod takim piękną balustradą z kwiatów i tam się wymieniliśmy wszystkimi tymi słowami, czyli ślubuje ci miłość, no, wierność, uczciwość, i uczciwość małżeń. małżeńską. Nie, to, że nie odpuszczę aż do śmierci, to by było w kościele. Tego jeszcze nie grali u mnie, e, więc to był to chyba tylko świadoma prawa i obowiązków. E, więc, e, więc no co, przysięga, fajne wesele, złamałam nogę na własnym weselu. Wow, Czuję co to? się wydarzyło, że wujek tak skoczy, Wujek skoczył mi na nogę i złamał mi nogę i wróciłam na salę ze z gipsem do kolana. Wyobrażasz sobie pannę młodą we Włocławku na sorze ze złamaną nogą wracającą z gipsem i z kulami na, do gości? Bo ja nie. Ale tak, bo mam nogę na własnym weselu. Płakałam strasznie. No ale cóż, life is brutal and full of zasadzka. Dobra, a było bogato, że złoto się wylewało? Nie, no przesadnie. To, 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 do złota to nie, nie, nie. Było normalnie, było, e, moim złotem były piękne kwiaty. Eustomy, e, piękne e, hortensje, e, więc tych kwiatów był ogrom ogrom. To się lało po prostu. Jedyną super taką ekskluzywną rzeczą to by, byli kucharze z Sobieskiego, wtedy w hotelu, Robert Sowa i cały catering, który był przygotowany przez nich. E, absolutnie nie było takiego blichtru, było, nie było kameralnie, bo było ponad tam 150 osób, niemniej jednak e, ozdobą były kwiaty i cudowny zespół, który bawił ludzi przez dwa dni, bo wesele trwało dwa dni. A jak twój mąż reagował na twoją ciągotę do biznesu? Wiesz co? Dobrze, znaczy dobrze, znaczy, Patrzył na to, to jest, inny, to jest inna perspektywa. To jest człowiek mega zero-jedynkowy, excelowy. On ma swoje biznes, on ma swoje konie, on ma swoje życie i jakby patrzył na to w taki sposób, że no, no okej, okay, ale nie do końca mi to pasuje, bo też chcę mieć żonę w domu. A ja znowu, że chcę mieć też swoje marzenia, bo życie jest tylko jedno, prawda? I chciałabym jednak w tym życiu coś przeżyć i jakby być osobą szczęśliwą, też zawodowo. No więc w pewnym momencie po prostu się minęliśmy, no i tak doszliśmy do wniosku, że no niestety to się nie wraci i po prostu czas się rozstać. Wasze małżeństwo dotknęła też zdrada. Tak. Jak to wpłynęło na twoją samoocenę? Absolutnie nie wpłynęło na mnie źle. Miałam taki moment strasznie historyczny i to był taki chwilowy moment, a potem uznałam, że przecież tak naprawdę ten rok walczyliśmy o siebie i każdy mógł zrobić to, co chciał. Bolało mnie tylko, że z kim? Nie no, Prawdę? Ale potem się dowiedziałam, że mężowie zdradzają często właśnie z kobietami, które by się nigdy nie spodziewał, że się może z nią spotkać. Aż że to, że z brzydszą? Aż nie chodzi, że z po prostu totalnie w ogóle nie jego bajce, w ogóle jakby, w ogóle totalnie inną osobą. Więc jakby. Em, ja mu to wybaczyłam, on wybaczył mi moje rzeczy, które. Jakby, ja, jakby też nie postępowałam później już normalnie, no bo, bo jakby byliśmy w separacji, więc ja też zaczęłam się spotykać z Bartkiem, czyli z tą moją pierwszą miłością. On sobie kontynuował swoje życie, dzisiaj jest szczęśliwy, ułożył sobie życie z jakąś kobietą, gdzieś tam sobie układamy, do siebie dzwonimy, rozmawiamy, dzieci jeżdżą, więc jakby siłą rzeczy jest okej. Okay. A jeśli chodzi o mnie, absolutnie uważam, że zdrada nie wpłynęła na mnie w żaden sposób taki deprymująco, mnie Chyba mnie zmotywowała do tego, żeby jeszcze wyżej zajść i pokazać światu. Ej, ja bez twoich pieniędzy dam sobie świetnie radę. A jak ty się o tym dowiedziałaś, że zostałaś zdradzona? Boże, ja mam świetny zmysł. Przypadkowo w ogóle. Złożyłam sobie fakty. Siedziałam na kanapie i złożyłam sobie fakty. I nagle uświadomiłam sobie, że tak to jest. Jednego się wstydzę, że wzięłam telefon i zadzwoniłam tej dziewczyny i my. ty Tak zrobiłam to. I do jej wspólnika też zadzwoniłam. Powiedziałam... Potem się tego wstydziłam, ale stwierdziłam, że to były tylko emocje. Eee, a dowiedziałam się tak mówić. No, po prostu coś mi się złożyło. Wiesz, że kobiety mają siódmą i Nagle tak, bang, bang, mówię: Kurde, przecież to tak musi być. Eee, a dzisiaj się z tego śmieję. Dzisiaj się z tego śmieję, bo ta panna pewnie ogląda mnie gdzieś tam, pozdrawiam cię serdecznie. Raszplo. A kto twoim zdaniem jest bardziej winny? Ja Mąż, który zdradził, czy kobieta, która e, wskoczyła do łóżka temu mężowi? Eee, uważam, Jak że ta to kobieta, która, e, która wiedziała, że masz męża. Jak wiesz, że masz męża. A czy w ogóle dla mnie żona to odpada? I uważam, że to powinna być zasada wszechobecna. Bo ci mężowie potrafią wymyślać takie historie, jak znajdują sobie kochanki. I te biedne czasami dziewczyny wiedzą i wierzą w to. Niektóre są z premedytacją, wiedzą i mają wysrane, ale też są ci mężowie, którzy mówią: wiesz, że ona jest ciężko chora, albo tylko do komunii dziecka, wiesz, po tym, że odejdę, poczekaj, bo nie mogę, bo tu majątek. I oni i tak mamią te kobiety, mhm. więc z tym współczuję A bardzo. A tamta wiedziała o tym, że. No nie, jak miała nie wiedzieć. Ty jesteś? No, Czyli no, wiedziała, wiedziała. wiedziała o tym. Wiedziała, wiedziała wszystko, wiedziała doskonale, jej mąż potem do mnie dzwonił. W ogóle, to jest hit. Ona to Czyli w tym układzie to ona jest bardziej winna. To jest jelna zła że... principesa. Trzeba ją spalić na stosie. Okej, okay, ale bardziej ją obwiniasz za to, co się stało, niż męża. Znaczy... Że jakby podzielić winę, to więcej winy jest po jej stronie. E, tak, uważam, że tak. Uważam, że nie powinna wchodzić w rodzinę. Żadna kobieta nie powinna rozbijać rodziny. Żadna. I to jest nauczka dla wielu kobiet, żeby tego nie robiły. Żeby nie wierzyły swoim kochankom, którzy mają żony, bo często i gęsto oni nigdy nie odejdą od żon. Bo wiążą ich finanse, bo wiążą ich dzieci, bo są tchórzami, którzy chcą sobie po prostu pomoczyć peniska na szybko, mhm. fajnej, i młode i w ogóle, a nigdy nie odejdą od żony, bo mają za dużo do stracenia. Pomimo tego, że tam różne sytuacje między wami były, to rozwód zakończył się na pierwszej sprawie. sprawie. Nie chciałaś wyrwać kasy. Dlaczego? Bo to ja? jest takie nietypowe. Niektóre ja kobiety robią wszystko, żeby wiesz, tam parę złotych wyrwać. A ja chciałam, żeby moje świat i moje dzieci były spokojne, żeby chowały się między dziadkami, między ojcem i żeby wszystko miało jakby ręce i nogi. I uważałam jedną podstawową rzecz, że co z tego, że ja wezmę od niego? On przyjedzie, powie, a mnie? Ja jestem zbyt dumną kobietą i cieszę się, że to zrobiłam, tak. bo mogę na niego, na niego liczyć, mogę na nim polegać. Jakby mi się coś paliło, waliło, to też mogę do niego zadzwonić, ale jestem dumna, że wszystko co mam zarobiłam sama. Przy oczywiście pomocy moich najbliższych, mojej iwonki, ludzi, którzy mnie wspierają w internecie, bo to się przekłada, nie oszukujmy się, poparcie w internecie przekłada się na Twoje zarobki, na Twoją popularność, tak? Czyli wszyscy gdzieś po drodze dołożyli tę cykiełkę, że nie musiałam okraść męża. O, ekstra, czyli ja też jestem. Tak, yy, dokładnie, w tym dziękuję. Ci. Czyli on też powinien mi podziękować. To, tak, że żeśmy nie wyrwali, <laughs> A moglibyśmy medialnie wyrwać. Tak, parę, parę groszy. Tam, no, no takie tak. duży groszy. A powiedz mi. Czego nauczyło cię to nieudane małżeństwo? Czego nie chciałaś po tym małżeństwie, już? Bo często jest tak, że jak coś nam się nie uda, to doskonale wiemy, czego nie chcemy. Jak hmm? to było u ciebie? Jakie ja nie chciałam chcemy? być już y, kobietą w 100% w domu. Ja czasem mam takie wrażenie, że jestem złą matką. Mówię, Boże, nie poświęcam swoim dzieciom tak czasu, jak powinnam. Z drugiej strony ja jestem dobrą mamą, bo nikt nie uczy, jak być mamą. I staram się dla moich dzieci być nie, najlepszą, zapewniać im pewne rzeczy, zapewniać im świat, zapewniać im możliwości, ale też realizować siebie. Nigdy nie dopuszczaj już do tego w życiu, żeby zrezygnować z własnych marzeń, bo mamy jedno życie, na poczet mężczyzny i rodziny, bo to wszystko da radę połączyć. Oczywiście, gdzieś to się traci po troszku. Troszkę czasem dzieci, trochę czasem psy, trochę czasem partner, ale później summa summarum wszyscy jesteśmy uśmiechn bo każdy zaczyna to rozumieć. Więc nigdy nie zrezygnujesz z siebie na początku rodziny i mężczyzny, bo ja chcę w tej rodzinie być też szczęśliwa. U ciebie w ogóle jest taka zawirowana e, historia miłosna, że spojrzę prosto w moją e, kamerę i wspólnie z widzami prosimy cię o wytłumaczenie tego. Bo e, ostatnio na swoim Instagramie powiedziałaś, że miałaś faceta, ale wróciłaś do swojego ex. Jak to w ogóle było? Zerwałaś z tym pierwszym, wróciłaś do tego drugiego, czy byłaś z tym pierwszym, spotykałaś się z drugim? Tu wyszło i poszłaś do tego drugiego. Ale jestem kochliwa. Weź tam, weź powiedz o <gry> to, co w ogóle chodzi. Więc chodzi o to, że jak byłam nastolatką bardzo młodą, to spotykałam się z Bartkiem. Bartek był pierwszą moją miłością. Po rozwodzie znowu wróciliśmy do siebie z Bartkiem, byliśmy ze sobą 8 lat aż do stycznia tego roku. Od wielu miesięcy było u nas średnio po prostu wyprowadziliśmy się do Hiszpanii i już tak naprawdę zaczęliśmy się rozbiegać, i przestaliśmy walczyć. To znaczy, ja przestałam walczyć. On jeszcze coś chciał walczyć. Ja już naprawdę miałam na wyżeju tą sytuację. Żałuję, że się poddałam dzisiaj, ale to jest jakby dzisiejsza refleksja. Wcześniej chciałam po prostu uciec jak najdalej uciec, zamknąć, zagrzebać, zakopać. Więc się rozstaliśmy. Ja poznałam kogoś. On też kogoś tam poznał, gdzieś on się leczył w Brazylii, w, w Argentynie, wiesz, w Hiszpanii jest wielokulturowość. Mm -hmm. Ja leczyłam się w Polsce. Um... I tak się leczyłam, że się próbowałam wyleczyć, ale się absolutnie nie wyleczyłam. Przez ten cały okres czasu mieliśmy ze sobą kontakt. E, on czasem dzwonił do mnie, bo biznesy nas łączy, łączy nas petgram, nasze GPS i wszystkie inne rzeczy. No i tak żeśmy do siebie dzwonili, 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 kłóciliśmy się, on dzwonił, ja wiem, nienawidzę cię, mówił, ja też się nienawidzę, nigdy razem nie będziemy, nienawidzę cię, nienawidzę cię, w, w, w ogóle weź tego pacona z mojego basenu, w ogóle co on robi w moim basenie. a Ja w ogóle odszedł się, przecież to jest mój dom, moje życie, mój basen i w ogóle, no i tak się szarpali do tego stopnia, że przecież latem tego roku, znaczy w maju tego roku chciałam mnie rozjechać w tych miłości pochodników warszawskich. Mnie nienawidzę cię, już koniec. Nienawidzę cię. Ja mówię, dlaczego chciałeś mnie rozjechać? Mówi, bo ja cię bardzo kocham. Ja chciałam, żebyś tylko powiedział, że mnie kochasz. Ta historia w ogóle udowadnia jedną rzecz, że każdy w życiu może popełnić błęd. Dlatego ja się zebrałam ostatnio i powiedziałam, przepraszam. A jak ten twój e, partner, czyli ten twój plaster na złamane serce, czuł to, że jednak kochasz Bartka? I czy w ogóle jakoś to Nie, wyczuwał? on tego nie czuł. Znaczy, może się myślę, że czuł, bo. Znaczy, a jaki był w ogóle ten wasz związek? On był taki namiętny, byłaś w stanie oddać się innemu, kochając nie. innego? No nie, właśnie nie. Właśnie nie. Oszukiwałam siebie i zaczęłam siebie oszukiwać. Więc to jest najgorsze, że zaczęłam udawać sama przed sobą. Ja nie chciałam nikogo krzywdzić. Ja, ja, ja przepraszam wszystkich w ogóle, przeprosiłam wszystkich, których skrzywdziłam A przez to. A po co ty weszłaś w ten związek? Bo chciałam zniszczyć tą miłość do Bartka, chciałam po prostu, przez to, że tyle awantur było w naszym związku i tych stresów i nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, to ja chciałam po prostu zamknąć to, żeby on zniknął, rozumiesz? Ja myślałam, że ja poprzez tą relację po prostu uleczę. Wszystko. No i że, co? No i gówno. I właśnie wpadam w gówno. Dobra, I... a było tak, że chciałaś też mu pokazać, że jest nowy... Tak, oczywiście. Przecież ja jestem z sexy i w ogóle będzie cudownie. No i prawie dobrze płaciłam własnym zdrowiem. Także ogólnie zaczęło do mnie wracać taki paniki. Bo ja zaczęłam chorować na ataki paniki po COVID. -zie. Zachorowało mi serducho po tym, bo bardzo ciężko to przeżyłam. Leczyłam się przez półtora roku, o czym powiedziałam potem oficjalnie, że tak, zmagam się z atakami paniki i przez ten okres czasu zaczęły wracać do mnie ataki paniki. Czyli ten stres, który kumulowałam w sobie, no, zadziałał tak, że zaczęło to do mnie wracać, więc znowu musiałam się udać do lekarza, brać leki na serce, zwiększoną dawkę. Zaczęłam, przestałam być sobą. Ja po prostu chciałam tylko powiedzieć: jak tu jestem i mam taką możliwość, żeby każdy człowiek, który w życiu naprawdę chce powiedzieć: Nie, ja, pieprza, to nie chcę tego robić. Żeby się klepnął w głowę, rozpędził ścianę i jeszcze raz spróbował. Bo tak łatwo można popełnić błąd. I ja jestem żywym tego przykładem. Tylko żałuję, że tak mało ludzi się do tego przyznaje w tym świecie. Tak popełniłem błąd. Tak oszukałem. Tak zrobiłem. Tak rzuciłem. Tak kazałem się wynosić. Tak popsułem tyle lat swojego związku. Więc yy, nie bójmy się popełniać błędów. Ja uważam, że, że cnotą człowieka jest powiedzenie, dałam dupy. Przenośnie dałam dupy. Yy, I po prostu zrypałam coś, co było warte wszystkiego. Dzisiaj Wróciłam do partnera i ja mówię, ja nie wróciłam do partnera. Ja wróciłam do domu. Ja wróciłam do domu, gdzie zasypiam spokojnie, gdzie człowiek jest dla mnie w stanie zrobić wszystko. Pamiętam Bartka, słowa, jak odchodziłam od niego. To są słowa, których nigdy nie zapomnę, nawet teraz, kiedy jesteśmy razem szczęśliwi. Monika, ja bym za ciebie życie oddał. I to są najprawdziwsze słowa, bo wiem, że Bartek jest takim człowiekiem, że on by to zrobił. Płaczysz? Płaczysz? To ja zadam ci pytanie, żebyś się nie rozpłakała. A jak ty załatwiłaś tę sprawę, że miałaś tam tego a z tym się związałaś? Nie, nie, my się, rozstaliśmy, my się rozstaliśmy po prostu w międzyczasie w trakcie zdjęć moich tutaj. Ja byłam cały czas w Polsce, więc tak naprawdę ten, ta relacja i tak, na odległość. Na odległość. Rozstaliście. Tak, rozstaliśmy się na odległość i jakby więcej się już nie zobaczyliśmy, więc ja się bardzo cieszę. Życzę mu jak najlepiej, niech sobie będzie szczęśliwy i przepraszam za to ogólnie, że okazałam się świnią, ale okay, by tak, wykorzystałaś. Nie, myślę, że zostałam wykorzystana również, ale o tym nie chcę rozmawiać. Dobra, a kto jako pierwszy wyszedł z inicjatywą, że może wróćmy do siebie? Ty czy Bartek? Jak to było? Zaprosiłam go do domu. Mówię, słuchaj, to się musi wydarzyć, musimy porozmawiać. <coughs> Czyli to ty byłaś taką osobą, która Nie, on to cały czas też była. tam chciał się spotkać, potem nie chciał i w końcu ja mówię tak, no raz korzyść śmierć. Nie mam okresu, muszę go zaprosić. A dobra. Nie żartuję. E, więc zaprosiłam go do domu i on przyszedł, był butny, 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 butny. Potem się obydwoje popłakaliśmy, e, bo my lubimy czas spędzać tylko ze sobą. To jest takie fajne, że my się nie nudzimy ze sobą, że to jest 8 lat, a my nadal patrzymy na siebie jakbyśmy byli i jakby od niedawna. Więc zaprosiłam go do domu i o drugiej w nocy wyszedł i było tak dziwnie jak on wyszedł z domu w ogóle o drugiej w nocy w ogóle to bez sensu i tak przez tydzień on przychodził wychodził przychodził wychodził przychodził wychodził no i kto pierwszy powiedział wróćmy do siebie nie razem. Udawaliśmy przez pierwsze dwa tygodnie leżąc ze sobą, bo ja pycham niego w piątek na weekend. I Iwonka dzwoniła, i ja mówię do Iwonki do mojej menarze, co robisz? ja tam do Bartka przyjechałam tylko na chwilę. I tak zostałam przez dwa tygodnie, potem była przerwa trzy dni, bo wyjechałam do Wisły na zdjęcia i potem już tak jestem do dzisiaj. Mhm. <laughs> I my przez pierwsze dni on mi tak, Wie, ale wiesz, że my nie jesteśmy razem. Mówię, my nie jesteśmy razem. Iwonka mnie pyta, ale jesteście razem. Nie, my nie jesteśmy razem. My generalnie przez pierwszy miesiąc nie byliśmy razem. No i potem jak już powiedziałam przy jego znajomych. Którzy zapytali, wy jesteście razem, ja mówię, nie, A on tak. Jak to nie? Ja wiem, no przecież mówisz, że nie jesteśmy razem. No i tak zostało, mamy jakieś plany wspólne, więc. No. Jakie zmiany zrobiliście w tym związku, żeby on się nie rozpadł? Bo już raz się rozwaliło. Rozmawiamy, rozmawiamy, bardzo dużo rozmawiamy. Generalnie stałam się bardziej wylewna, bo ja mam kłopot z takim okazywaniem uczuć takich wiesz. On też ma, mm, ma tą wylewność większą, Jest, bo to jest bardzo wrażliwy chłopak, pomimo tej pokarowej twarzy i tej twojej jakby aparycji, e, jest bardzo wrażliwy i jakby patrzy na to. Kocha moje dzieci przede wszystkim. On ma niesamowitą relację z moimi dziećmi. To była rzecz, rzecz która była też dla mnie bardzo ważna, bo moje dzieci nie... uśmiech mojego syna jak, jak Bartek pojechał odwiedzić ich do Hiszpanii, to po prostu to było dla matki dla mnie, to było boże, Monika coś zrobiła. Czy dzieci spoko są z, nie z, no. ze zmianą. no Moje dzieci hmm. kochają Bartka na życie, tak. Moja moja córka, mój syn. On wrócił, ja wróciłam do domu. Dobra, czy ja czyli po Więcej dom. po prostu rozmawiacie, żeby to tam się nie Rozmawiamy, przebywamy jeszcze? ze sobą. Dużo rzeczy razem robimy. <noise> Ale czegoś więcej? <noise> Uprawiamy dużo seksu. <głos> <głos> no i tego była im potrzeba. A powiedz mi, jak pani astrolog patrzy na waszą relację. Nie, no ona jest bardzo szczęśliwa, że jesteśmy. Wszyscy Ale je, co tam w gwiazdach? Na w ten gwiazdach temat. ślub i dzieci. Dziecko. Okej, okay, czyli będziesz chciała z nim iść do ołtarza i dać mu dziecko? Na pewno będę chciała wziąć ślub kościelny, bo już jedny mamy ze sobą ten na Malediwach mhm. w 2018 roku. Także tak, chciałabym, znaczy chciałabym, wiesz, jeszcze czekam. Ale idzie wszystko w dobrym kierunku. No mam, mam nadzieję, że odkłada do, do sakiewki. Ale to się wydarzy, bo jak pani astrolog widziała to w gwiazdach, no to to się wydarzy, bo pani astrolog tam ma 99% Nie, no na pewno się wydarzy, tak? Na pewno jest to człowiek, który, który nie ma dziecka swojego, więc jakby zamierzam urodzić począć mu dziecko. Może w drugim sezonie The Real Housewives będę w ciąży. No właśnie, super zahaczyłaś o program. Teraz porozmawiamy sobie o programie. Moja droga, dlaczego ty dołączyłaś trochę później do dziewczyn? Z czego to wynikało, że nie jesteś od samego początku. Y, dlatego, że po prostu ja byłam w trakcie promocji książki. Dziewczyny zaczęły pierwszy tydzień i okazało się, że jest nudno. Mm -hmm. I zadzwonili, otóż... prosili Monika przyjeżdżaj, Nie, przyjeżdża zadzwoniło do mnie, żebym po prostu przyszła sobie porozmawiać. No i przyszłam porozmawiać. Jak przyszłam porozmawiać, to już tak podpisałam umowę i weszłam. Po prostu ja jestem agentką do zadań specjalnych. A co ci dało to, że... E, co dało i zabrało to, że weszłaś do już grupy jako tako Połączone. A znaczy, no, oni, one były zgrane, jakby nie było, więc ja byłam mm, takim szokiem dla nich, takim wewnętrznym wiesz, takim o kurczę, ale co na to robi, więc zostałam od razu negatywnie oceniona. Przecież przy pierwszej kolacji nie dostałam ani talerza, ani sztućcy, ani, ani szklanki, tylko Katarzyna Przedryga, którą się nie znamy, nie znałyśmy osobiście, ale znamy się z Instagramów, dała mi swój talerz, szklankę i w ogóle bardzo za to dziękuję, kocham tą dziewczynę. A reszta patrzyła nam, na mnie jak ufoludka, bo wiesz, w tej sferze się nie przeklina w tej sferze. Byłam osądzona właśnie o to, że jestem wulgarna, mam duże usta i w ogóle jestem Barbie. I tak sobie myślę, Boże, laski, skąd wy to wzięły? Także ogólnie nie pasowałam do ich poziomu. No i tak zostałam przyjęta, generalnie miałam to w dupie. A co najgorszego usłyszałaś od uczestniczki? Że jestem lambadziarą, że nie mam poziomu Magdy. Tak, bo Magda ma swój poziom lewitacji mm. nad chmurami. I jeszcze jestem krzykliwa, znaczy najgorszego. Znaczy osobiście, ja po prostu mam to w dupie. Tak, żeby była Ja mam w nosie to, co niektóre z dziewczyn uważają, bo ja zachęcam do oglądania, bo uważam, że bardzo wiele z tych historycznych sytuacji, jak i surowych ocen wobec mnie wyjaśni się podczas programu, dlatego, że szkiełko niestety jest tak, tak bardzo nieskonstruowane, nie że nie pokaże tego, że ludzie kłamią i że nie są sobą. Ja jestem sobą od początku do końca. Czyli to... sugerujesz, że niektóre twoje koleżanki mogą kłamać i naginać prawdę? Znaczy uważam, że mogą po prostu mieć kij w dupie i udawać kogoś, kim nie są. Tak, jestem o tym przekonana. Tak grają pod to, żeby. Czy masz prostu... cel, żeby to obnażyć? Nie, po prostu zachowuję się normalnie i to samo się obnaża. Widzisz, ja wchodzę i one nagle zaczynają się zachowywać dziwnie, tak? Na przykład na początku mnie oceniają, potem mnie przepraszają, potem mnie oceniają, potem mnie przepraszają, potem je znowu oceniają. Powiedziałaś, co najgorszego tu usłyszałaś, a co najgorszego powiedziałaś o jakiejś tam uczestniczce. Boże dużo powiedziałam, że jest zblazowaną, idiotką. Mm. No, różne rzeczy powiedziałam. Takie fajne na niektóre. A czy adekwatne do sytuacji? Ja nie będę udawała kogoś. Ja nie mogę siedzieć i mówić, o Boże, ale ty jesteś tak nieolokwentnie głupia, wiesz? Tak um, ogólnie, no, wizualnie to przedstawiasz mi się na troszeczkę idiotyczną wariatkę. Nie, ja po prostu mówię tak, jak jest. Wyjmij kij z dupy. Wyjmij go. To jest nie do zniesienia, jak jesteś przez trzy miesiące z kimś na planie i oglądasz te słodko pierdzące rzeczy, tak. <laughs> ja mam miliardera, bo z niego zrobiłam miliardera. Albo ja jestem najlepsza, mam wszystko najlepsze i wszystko mam najlepsze. No przecież. To się tak nie da. No nikt nie ma idealnego życia. No nikt go nie ma. Ja go nie mam, ty go nie masz i nikt go nie ma. I nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że jest idealny. No nikt z nas, ja też nie jestem idealna. Osiem uczestniczek, a ty nawiązujesz do jednej, czyli nawiązujesz trochę do Macie. Magdy, bo mhm. ona powiedziała w moim wywiadzie coś takiego, że ja zrobiłam z mojego męża milionera. Co ty w ogóle sądzisz o jej naukach i o jej podejściu do życia? Znaczy, jej nauki są bardzo męczące, dlatego że ona jest zerojedynkowa. Czyli to, co ona robi, jest. Idealne. Jeśli nie robisz tak, jak Magda chce, to znaczy, że nie jesteś jeszcze gotowa na drodze do światła, więc można na tej drodze nigdy nie będziesz, albo jak będziesz, więc jak teraz już nie jesteś, to kiedyś się przeprosisz i wrócisz na kolanach, to jest tak. Uczeń gotowy, mistrz się pojawia. No, ja A p***a. tak, ee, mówi. Tak, znaczy, ona dla mnie nie jest żadnym mistrzem. Umówmy się. Ja, ja rozumiem. Ja też bardzo kocham te wszystkie wirtualne wirtuozy i afirmacje i, i, i energię i wszystko, ale zejdźmy na ziemię. A czy e. uważasz, że ona trochę przegięła? ja w ogóle uważam, że ona jest przegięta. Po prostu Dlaczego? ona jest przegięta, dlatego, że nie można komuś na siłę robić po prostu wody, spróbować robić wody z mózgu. My z dziewczynami, niektórymi w tym programie, ale to będziesz oglądał i widział, e, powiedzieliśmy jasno: Stop, Magda. Każdy chce życie, jak chce. Jaki wpływ jej nauki mogą mieć na społeczeństwo, jeżeli ktoś by w to wierzył? E, dramatyczne. Dramatyczne. Ja się boję, że niektórzy to po prostu będą lewitować nad przestrzenią. Przestaną... Ale czy uważasz, że to jest lekko szkodliwe? To, jest lekko szkodliwe, mówi? dlatego że ludzie muszą ciężko pracować. Nawet jeśli firmujemy, nawet jeśli wymyślamy sobie pewność, że to musisz pracować, za to musi iść szkoła, nie wiem, nauka, praca. Czyli Przez... to nie jest tak, że siedzisz, po prostu myślisz no, o tym i. Jutro i dostajesz. będę milionerką. No nie ma czegoś takiego. No nie ma czegoś takiego, więc to, to jest szkodliwe. Ja I więc... Potuc. No, ja, znaczy ja, ja uważam, to że pewne te nauki, nauki... Ja myślę, że Magda dużo nam śmiechu przyniesie. A co sądzisz o jej twierdzeniu, że będzie miała program w telewizji i po prostu będzie nauczała wszystkich? Oceniać szansę, pfam? że dostanie program. Nie! Tu u nas pulsacie, że będzie miała program. Aha. To jak znaczy, jak ja słyszałam, szansę? że będą miły się o nią telewizję. To słyszałam, jak oceniałam szansę. Ja nie, jakby nie jestem drgnąca. No dobra, ale jesteś w drgnąca. Ale co ona mogłaby dać w tym programie? Co mogłaby dać? Bo Czyli ja u... Nie będzie tego programu. Znaczy, ja jej ja tego życzę, ale ja generalnie bym tego nie oglądała. No bo co usiądzie Magda Pedrozy Drodzy Państwo, dzisiaj poafirmujemy o męża milionera. Tak? I co mam oglądać? No, co, co ja mam oglądać, powiedz mi, bo ja nie wiem, no bo wiesz, gdzieś to szkiełko musi trzymać nawet te 15 minut netto na antenie, to musisz coś zrobić, no chyba, że, no, nie wiem, jakby kiepsko to widzę, ale życzę jej tego, niech ma, niech afirmuje i ma razem z mężem idealnym i z psem na baterię program. Chodźmy do kolejnej uczestniczki, czyli do Sary. Między tobą a Sarą gorąco za kamerami. Dlaczego? Co cię w niej denerwuje? Jeżeli znaczy, teraz to już nic, znaczy ona jest takim toadiem hmm? Moniki. I potem, i, i dziewczyny mówią, że ona jest moim TODIM, i tak naprawdę już nie wiem, czy ona jest TODIM. I to jest takie ciężkie do rozwiązania, bo Monika z Sarą się przyjaźnią od lat. I Sara gra tak, jak Monika powie, a Monika gra, jak Sara powie, a tak naprawdę to nikt nie wie, jak one grają. I jak weszłam do tego programu, to ona mnie bardzo źle oceniła. Chciała tam w ogóle prawników jakieś ściągać, w ogóle, żeby mnie wyrzucono z tego programu, przez zaniżam program, prawda? A potem powiedziała, że zajebiście, że jestem w tym programie, i cieszy się, bo zostałam w tym programie. Została w tym programie dzięki mnie. Sara, super to było. E, I później już nie wiem, czy ona była miła, czy nie. Ogólnie ją lubię, bo to jest normalna, fajna, inteligentna dziewczyna. To ja nic do niej nie mam. Poza tym, że nazwałam ją leczkączaki, bo robi dziwne miny. I to było wyśla, I ona tak robiła. Bardzo dziwne, i ma żarty, z których się nie potrafię śmiać, bo nie umiem się z niej śmiać, znaczy w ogóle nie wiem o co chodzi w tych żartach. A ogólnie to jest mądra, inteligentna dziewczyna, która. No, ale gdzie było spięcie? Dlaczego między wami. No dlatego, że chciała tych prawników nami nasłać, i, i że nie powiedziała tego, i że mi obgadała, i w ogóle brzydko. A na jak to mówiła. prawników, jakich prawników? No, chciała jak się dowiedzieć. Jak ja właśnie na pierwszą kolację, to mam tak, zróbmy coś, wyrzućmy ją. Bo ona się do, dowiedziała, że podobno na mieście mówią, że ja pluję i biję. Czyli ona chciała podnieść bunt. Tak, bunt wśród. Wywalić tak, ciebie. Tak. No, A później, jak się zorientowała, że się jednak nie, nie da się da Ciebie wywalić, to przeszła na Twoją stronę tak? i stała się Moim Twoją y, koleżanką. Mhm. Tak. Ale jak ona chciała Cię wywalić, przepraszam. Chciała bardzo. prawników i chciała dopisać do polsatu, że mnie wyrzucono. Ale że nie było faktów, jak to potem wyjaśniłyśmy, nie było faktów mhm. ku temu, więc już jakby powiedziała Monika, no do, ktoś nam rzucił. Monika, ten rondel od patelni, y, y, <ślaś> powiedziała, że Monika podobno bije i pluje. No dobra, no jak ty się dowiedziałaś o tym, że ona chciała działać no na twoją szkodę, dowiedziałeś... to jesteś w stanie zaufać jej? Dać jej czystą kartę, czy, czy jednak ta jest... karta non-stop będzie szara? A czy ja generalnie żadnej karty nie daję, bo jakby to nie jest moja koleżanka, mówmy się. Znamy się z programu i musimy razem funkcjonować. Chciałabym ją poznać bliżej, mam nadzieję, że w drugiej edycji będzie taka możliwość, że je poznam bliżej i zmienię jej zdanie, ale na razie mam wrażenie, że ona robi wszystko, co robi Monika, co mówi jej Monika. Ale daj jej szansę na to, że kiedyś się rozwinie to. Otwieram przed nią wrota. Czyli Monika jest dyrygentem? Z na a jakby bez Moniki miała funkcjonować, to jakby funkcjonowała twoim Zajebiście. zdaniem? Zajebiście. Myślę, że by była zajebista, gdyby nie było Moniki obok Sary. Ta zależność by została przerwana. Hmm? Fajnie mieć dobrą psiapsi w programie. Słuchaj, jak ja bym poszła swoją imponą tego programu, ona by była real house, no to też jedna by drugą wspierała, prawda? A myślisz, że Monika ciągnie Sarę w dół? I że Monika na tle Sary chce wypaść lepiej? E, tak, uważam, że tam jest rywalizacja, której Sara nie dostrzega, a Monika pod przykrywką swojej dwulicowości zachowuje się tak, jak się zachowuje. O kurde, no to, to trzeba obejrzeć. Jakby się ciekawiło to, co ty powiedziałaś. Ja takim że w ogóle super. Ja będę czekał i czekał, żeby to y, zobaczyć z odcinka na musisz, odcinek. Musisz oglądać, na pewno. A mówiłaś Sarze o tym, że Monika źle na nią wpływa? Jeszcze nie zdążyłam. Ale powiedziałam, żeby już zamknęła się, bo już nie mogę słuchać, jak i tak będzie wspierała Monika. Także skończyłam ten, ten wywód. Hmm. Jakiś czas. Tam. Hmm. Sara zajmuje się też inwestycjami. No, tak słyszałam ostatnio na bo Instagramie. inwestujesz u usary? Nie, nigdy. Ja bosa i goła chodzić nie będę. <noise> ale co, myślisz, że to nie jest dobra osoba do inwestycji? Znaczy, ja jej po prostu nie ufam biznesowo, hmm? bo ona jest takim nieogarem, że ciężko mi zrozumieć, że ona mogłaby być biznesowa. Rozumiesz, o co chodzi? A proponowała ci coś takiego? Nie, na szczęście nie. No, ale myślę, że nie może mi zaproponować, bo wie, że ja bym w to nie weszła, więc proponować komuś bez tego... No, jak ja posłuchaj na Instagramie. Co zrobić z 50 złotymi? I to nie przekonuje, wiesz o co chodzi. I to nie jest przekonywujące. Niemniej jednak na pewno ma inne talenty. Była na okładce Forbes'a. 8 tysięcy to kosztuje. Może 60 czy 30. Ale uważasz, że kupiła sobie tę okładkę? Nie, nie wiem, ale ja bym na przykład tak chciała, pójdź za 30. Ale, nie ale, tej, ale, nie ale ty wpływ... rzucasz kamyki w te swoje koleżanki. Dobra, a jaki masz sposób inwestycji? Ja? No. Ja, Jeżeli nie Sara, to co? Ja inwestuję teraz w, w nieruchomości, czyli w mój dom, dom w Hiszpanii, który będę teraz robiła, tak remontowała pod to, że za parę lat go sprzedam i kupię nową, lepszą rezydencję. E, myślę, że to jest dobre. Plus inwestuję w nasze firmy, tak? które w tej chwili jeszcze wymagają jakichś tam inwestycji, które dają. Mamy spółkę akcyjną. Dzisiaj wyszły te gry. E, super, naprawdę super jest ta gra, Będziesz, musisz pograć. E, więc jakby w takie rzeczy biznesowe, które będą przynosiły na bieżąco pieniądze. No inwestuje w siebie, prawda? Do swojej Iwonki mówisz o tym, że boisz się emisji programu. Dlaczego? Boję się emisji programu. Ja? Nie, to nie tak, że się boję, bo tak do imanki, boję się emisji, bo ja, bo wiesz co, bo tak naprawdę na to, co teraz się dzieje, czekałam bardzo długo, tak, na, mm -hmm. na tą atencję, na to, żeby ktoś tego kolorowego jednorożca zauważył i powiedział, słuchaj, no ona jest zwariowana, ale ona jest naprawdę mądra, fajna dziewczyna i ma coś do powiedzenia i jest barwna, tak, boję się tego, że będzie taki szum. A ja mimo wszystko lubię robić szum, ale uciec z niego. A tutaj kurczę nie będzie jak uciec. Rozumiesz? I jeszcze boję się reunion z moimi koleżankami i zamierzam się przygotować. Zamierzam dużo brokatu kupić. Będę obsypywać koleżanki. Jak myślisz, jakie komentarze pojawią się na Twój temat, jak program będzie w emisji? Jakbyś miała stworzyć takie trzy przykładowe komentarze bardzo hejterskiej osoby. Brzydka suka, beznadziejna rura, transwestyta, przerobiona dziwka z Dubaju. Moja droga, poprosiłem Twoją koleżankę z programu, żeby nagrała do Ciebie pytanie. Spójrz przed siebie i zobaczysz, o co tam chciała zapytać. Moniko, skąd się bierze Twoja siła i determinacja? W takim razie pytanie, Ani, znasz? Skąd się bierze ta siła? Eee, wiesz, co ja w życiu dostałam naprawdę mega w dupę. Ja nie pamiętam swojego dzieciństwa, bardzo w nim chorowałam. Naprawdę, kilkakrotnie mogłam już jechać tam do góry. Potem zginął mój tata, eee, przeżyłam traumę. Eee, potem ciężko zachorowałam i jakby. W swoim życiu uważam, że mamy jedno życie. I trzeba w tym życiu po prostu żyć. I każdemu to w życiu mówię, więc stąd się bierze z tej siły walki do tego, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, i do tego, żeby nigdy moje dzieci nie zostały w takiej sytuacji, jak ja, czyli jednego dnia obudziły się bez jednego rodzica. A jak ty się w ogóle dowiedziałeś o tym, że twój tata nie, nie żyje? Ja się dowiedziałam w dzień pogrzebu, bo przez tydzień mnie okłamywano, że mój tata nie żyje. Nie mi powiedzieć, bo ja byłam z ojcem bardzo emocjonalnie związana, więc w dniu pogrzebu dowiedziałam się, że tata jednak nie żyje, Ja przez cały tydzień chciałam, cały czas do mojej siostry i cioci, musimy iść do taty, bo muszę zwilczyć mu usta. Muszą... I nie wiem, dlaczego to mi się wpoiło. Mój tata zginął na miejscu, w samochodzie, w wypadku samochodowym przez młodego kierowcę, który był pijany, hmm, także, także jakby dowiedziałam się w taki sposób i ja nigdy się z tym nie pogodziłam. Ja uważam, że to jest moja lekcja, której nigdy nie przerobię. A jak ty uważasz taki zabieg, że ci nie powiedzieli? Wiesz co, nigdy tego nie rozpatrywałam w takim kierunku, bo to jak byłam, miałam żal, byłam zła, nienawidziałam swojej mamy. Mówiłam, że szkoda, że ona nie umarła, a umarł mój tata. I wiesz, ja sikałam w łóżko, ja, ja się tego nie wstydzę. Ja przeżyłam straszną traumę. Przeżyłam stratę swojego ojca, który był moim ogromnym przyjacielem. Mam mnóstwo wspomnień, mnóstwo wspomnień buduje we mnie, budują we mnie przyjaciele mojego taty, którzy zawsze mówią, Boże, Ty jesteś tylko podobna do Mariana. Bo rzeczywiście tak jest. Mój ojciec był taki, że ładną masz koszulę, chcesz masz. ja robię to samo. Jestem dumna, że to był mój tata, jestem dumna z tych lat, które dużo, dużo mi dały i mam bardzo szeroką pamięć, swoją własną, jak i od przyjaciół mojego ojca, którzy mówią: Kurczę, Monika, na pewno tata jest Cię dumna. Ja sama jestem się dumna i moje dzieci są ze mnie dumne i z moich błędów, porażek i ze wszystkiego. jak Ty pielęgnujesz pamięć o Tacie? Ja pielęgnuję przede wszystkim w moich dzieciach. Pielęgnuję w tym, że jeżdżę do niego. To jest taki moment, kiedy jest mi źle. To zawsze, jak ktoś mnie szuka, to wie, że znajdziemy przed cmentarzem. Jeżeli jest noc, to jestem w samochodzie, a że mój tata leży blisko bramy, więc tak sobie staję samochodem i sobie z nim rozmawiam. Niemniej jednak, zawsze, przynajmniej raz na półtora tygodnia jestem u taty Od 30 ponad lat stawiam mu tą samą świeczkę w serduszko. I jakby jest to serduszko czerwone, ja zawsze stawiam i sobie tam z nim gadam. Bardzo często. Czasami przychodzi w snach, czasami przychodzi. Do mnie w snaki opowiada mi różne rzeczy, potem mówię: okej, okay, jak gdzieś tam ma potrzebę tej komunikacji. To jest moja jedyna niespełniona miłość. I jeśli ludzie pytają, pytają mnie, co bym chciała w życiu, gdzie bym chciała wrócić, w jaką podróż chciałabym się udać, to zawsze mówię, że do przeszłości. Na jeden dzień, żebym mogła ze swoim tatą po prostu pogadać, zapytać się, co z co mogłabym jeszcze naprawić. A kto był Twoim wzorem? mężczyzny po tym, jak twojego taty nie było. Bo ty miałaś 9 lat, jak mm -hmm. on zmarł, więc ty potrzebowałaś jakiegoś męskiego... Nie miałam. Nie rodzica. miałam. Moje rodzeństwo przyrodnie miało mnie w dupie. Z pierwszego małżeństwa mojego taty. Mój ojczym pojawił się 6 lat później, którego nienawidziłam jak psa bo to ciężko jest przerobić, jak nagle kochasz, masz tatę, kochasz go i mimo że 6 lat to zaczynasz być zazdrosna o mamę. I później mój ojczym, później mój ojczym nauczył mnie jeździć na nartach. Yy, mój tata, na przykład tą pamięć mojego taty, bo słuchaliśmy w starych piosenek, wiesz, bolary, kantary, jak jestem fanką starej muzyki. I mój ojczym też w tym kierunku był taki, także on starał się ze mnie zrobić kobietę. Mm, ale ja do dzisiaj mówię do niego Panie Zbyszku i nigdy nie potrafiłam powiedzieć nawet Zbyszek. Bo moje serce należy do mojego taty, i, i, i każda dziewczynka, która straciła ojca w młodym wieku, Ania też właśnie, która nagrała tą wiadomość, e, też straciła tatę jak miała 15 lat i obie o tym kiedyś rozmawiałyśmy, że to jest dla nas największy ciosek od dla kobiety. Więc jakbyś mnie się zapytał, na przykład, kto mnie poprowadzi do ołtarza, a ja w końcu spełnię swoje marzenie i pójdę do kościelnego ślubu, to powiem ci, że nie wiem, bo moim marzeniem byłoby to, że poprowadził mnie mój tata, więc stwierdziłam, że poprowadzi mnie mój syn. Dobra, a jak brak taty wpłynął na Twoje dorosłe życie? Tragicznie. Bez, wiesz, jakby, ja byłam jedynaczką z przyrodnim rodzeństwem, które nie utrzymywało ze mną kontaktu. I jakby siłą rzeczy byłam sama. Wiesz, mama kupiła mi chomika, potem mi kupiła rybki e, i tak naprawdę starałam się w jakiś sposób odnaleźć, ale ja nie miałam wzorca, nie miałam wsparcia. Ja mm, cały czas walczyłam. Ja mam wrażenie, że przez całe swoje życie walczyłam o to, żeby ktoś zauważył, że ta szalona dziewczyna zwariowana, wysoka, e, z wielkim uśmiechem e, jest czegoś warta. Wiesz, A jakby tata był, to jak myślisz, jakby to wyglądało? No to dawno myślę, że funkcjonowałabym zupełnie inaczej, bo mój tata był bardzo stanowczy, bardzo zachowawczy, mhm. e, bardzo zabawny i śmieszny. I myślę, że dużo bardziej więcej miałabym siły, że nie przejmowałabym się wielokrotnie ludźmi, którzy chcieli mi wbić nóż w plecy. Bo wiesz, pod tym pod, był twoją tarczą. Tak, pod tą maską tej uśmiechniętej dziewczyny często są zadry, których ja nie pokazuję, bo wiesz, że show biznes jest okrutny i ja nie chcę odsłaniać całej dupy, dlatego nie pokazuję dzieci, dlatego nie pokazuję domu, dlatego nie pokazuję takich rzeczy, bo nie chcę, żeby moje dzieci zbierały żniwa moich decyzji pracy w Show biznesie. Mm -hmm. A dlaczego swojego syna nie nazwałaś Marian? No bo nazywa się Tristan, bo z moim byłym mężem lubiliśmy wichra w wzgórze i mój mąż na początku już ustalił, że jeśli urodzi się syn, to będzie Tristan. Tristan Mikołaj. A nie chciałaś Tristan Marian? Nie. nie. chciałaś tak upamiętnić nie. taty, bo niektórzy tak robią. Robią, ale ja nie, ja jakby, jakby nie myślałam w tym, 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 w tym kierunku w ogóle. Dla mnie jakby to imię, w ogóle jakby imię Marian, tata i w ogóle to jest jakby jakaś oddzielna moja historia, którą noszę w sobie, w sercu. Nie chciałabym uczyć mojego syna z moim ojcem, nie. A dlaczego tego nigdy nie przepracowałaś? Nigdy tego nie przepracujesz, tak mm, powiedziałaś? Bo ja nie jestem w stanie się pogodzić z tym, że go nie ma. Nie jestem w stanie każdego dnia, e, o tym nie myślę, wiadomo, ale są dni, kiedy o tym myślę, kiedy jest mi źle, kiedy zawsze mówię, tata jakby żył, ja zawsze do go wracam, to moje życie byłoby inne, bo byłoby inne, bo wiem, że on by nie pozwolił na, na wiele krzyw, które noszę, bo wiesz, ludziom jest bardzo łatwo mnie oceniać. Ale nigdy nikt nie szedł moimi butami. To nikt nigdy nie jest ze mną na co dzień i nie czuje tego, co ja czasami czuję. A przed dotarłaś do osoby, która, która spowodowała ten wypadek? Tak. Poznałam tę osobę przez przypadek w barze. No i? To było niemiłe spotkanie, ponieważ akurat to był jakiś tam panieński, jakiś tam znajomych. Ja już byłam, miałam 19-20 lat i weszłam do tego baru. I słucham ze znajomymi, jak ktoś opowiada, że wiesz, tutaj przyjebałem, zrobiłem, mm. facet na miejscu padł i w ogóle, i w ogóle. No ale wiesz, haha, ha, ha, nic z tego nie było, bo rzeczywiście nic z tego nie było, bo jego ojciec był policjantem. E... Czyli już nie było sprawiedliwości, co było. No Nie było bawało. sprawiedliwości. Wiesz, podeszłam do niego, pamiętam, że wziąłem taką szklankę i tak, tak wylałam na niego to, co miałam w tej szklance. Pamiętam, wiesz, mówię, posłuchaj, synu, no, mówisz o moim ojcu. Ja tego nigdy nie zapomnę. I on tak zbladł, i... ale to nie o to chodziło. Wyszłam z tego baru jakby nigdy nie wracałam do tej sytuacji. Niemniej jednak, widocznie miałam go spotkać, miałam mu powiedzieć, co, że stanąć w oczy z tym człowiekiem, który zabrał mi ojca, bo to on robił manewry na ulicy, których nigdy nie powinien. Niemniej jednak wybaczyłam mu, bo jakby nie mam, do... nie kryję urazy w tym momencie, tak? Bo pewnie w życiu też swoje każdy dostaje. Niemniej jednak nigdy nie przerobię tego, że pijacy. I wiesz, to jest takie dziwne, bo bardzo wiele ludzi to mówi. Pijak pod budką żyje. Narkoman żyje, tak? Lada gdzieś po ulicach śpi w namiotach. A prawdziwy człowiek, który był ojcem, głową rodziny, który sprawiał uśmiech na mojej twarzy, który sprawiał, że nauczyłam się łowić ryby, zbierać grzyby swoje. Ja że wędzić ryby dzięki mojemu ojcu. Nie wiem, jestem fanką natury. Nie ma go ze mną i nie mógł uczestniczyć ze mną w tym dorosłym życiu tylko dlatego, bo jakiś pacan nachlał się i jeździł po drodze. Więc ja nie jestem w stanie tego przerobić i zrozumieć i myślę, że nawet gdybym przeszła bardzo głęboką terapię, to nie jestem w stanie tego przerobić. Ja nie potrafię dać mu odejść z mojej głowy i z mojego serca. Czyli pijani ludzie na ulicach denerwują Cię dwa razy mocniej niż nas? No, na pewno. Ja uważam, że po alkoholu nie wolno wsiadać za kierownicę. Uważam, że i po narkotykach, i po alkoholu wszystko jest dla ludzi. Ja nie jestem za ani przeciw, ale, ale nie wolno wsiadać za kółko, bo gdzieś komuś możesz zabrać ojca, tak jak ktoś zabrał mi po prostu i jednego dnia zburzy moje życie definitywnie, które już nigdy nie było takie samo. To tu postawmy kropkę. Ostatnie bardzo krótkie pytanie. Monika, ty marzysz o tym, żeby wystąpić w tańcu z gwiazdami? I ja taką plotkę słyszałem, że Agnieszka Kaczarowska ma być tam jurorką. Czy ty chciałabyś coś do Agnieszki może powiedzieć? Może przeprosić, bo same zera będą. Ale dlaczego mam ją przepraszać? Nie, ja nie chcę przepraszać. Dlaczego? Ona będzie jurorką, dziewczyno, Ale jurorką, będzie? zrób to dla siebie. No Ale nie ja, do ja domo, nie będę tak jej mówią. przepraszać, bardzo tak cię. Mówią, mówią, że może być jurorką. No to jurorką. jeżeli jak będę dobrze, ta jeżeli tam się dostanę i bym dobrze tańczyła, i ona mi da same zera, no to, to, to ona sama wyjdzie jak zero. Przestań. No ale tak mówię, no Prze Prze przepraszaj. przepraszaj. nie... Przepraszaj. Ja nie, 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 nie. nie. Do kamery ale ja już. za co mam przeprosić? Za te głupoty, co gadamy. Ja co nic nie powiedziałam. Pani ja kocham Kuczaja. Ja kocham Kuczaja. Kocham Kuczaja, to chciałam powiedzieć. Kocham Cię, Kuczaj. Ja jestem konsekwentna. A to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Ja jestem... Jeżeli to by się wydarzyło, to jest plotka, ja nic nie wiem. Ja też nic nie wiem, że ja mam tam tańczyć. Ale ja tak słyszałem, ja nie wiem, że Ona tańczy. może usiąść, a Ty możesz tańczyć. Ale będzie zajebiście. Nie, ja wiesz, to sądzę, tak w ogóle Agnieszka, myślę, że Agnieszka jest profesjonalna. Mm -hmm. Więc nie będzie jakichś tam zgrzytów internetowych przekładała przez pryzmat e, tańca z gwiazdami, bo było to słabo o jej profesjonalizmie e, po prostu. A, siedź sobie w swoim idealnym <laughs> świecie. Monia, na samym końcu mam dla ciebie prezent. Muszę po niego, e, powiedz tam daleko, patrz, ktoś mi przełożył. Bo, moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale e, przed chwilą nagrywaliśmy też się do e, programu Moni. Monia tak. mnie wkręciła. Tak, Opowiedz widzą, słucham. o co to chodzi, tak, a ja lecę po bo, Więc y, Damian będzie grał dziewiątą żonę Real Housewives w wydaniu męskim. Jezu, lubię to macać. To jest takie fajne. No, tym, no i będzie w programie i będzie, będzie fajnie, będziemy tam rozmawiali na różne tematy i obgadywali moje koleżanki. A gdzie słyszałeś? Tak. A, słysz? a to jest prezent dla Ciebie. Monia, dziękuję Ci bardzo, że poświęciłaś mi y, czas. W momencie, kiedy będziesz potrzebowała mojej pomocy, to wtedy możesz się do mnie odezwać, bo stwierdziłem, że co ja mogę Ci dać poza przestrzenią na stronie. Dziękuję jak będą ci. Problemy, to wiesz, to dzwonisz Damian, ratunku, pomóż. Pomożesz mi? Oczywiście, że pomogę. Ja Dobra, tak. Którzy... Jakbym rzeczywiście, do, by do jak rzeczywiście była w tańcu. Poczekaj, jakbym rzeczywiście była w tańcu. No? I rzeczywiście dostawałam same zera, to wezwij mnie tutaj z panią Kaczorowską. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy umówieni. I Monia, na samym końcu chciałbym Cię poprosić o pewną e, pomoc. Demolkę będziemy robić. A więc tak, zdejmujemy ja to, zdejmujemy to. Dobrze. To trzymaj, żeby było cię. E, Patrz, nie użyłam słychać. tego przycisku. Uwaga. A mo zdejmujemy. Mogę wziąć to na dywan, sobie jako dywan do domu. Tego już nie będziemy potrzebować. Teraz będzie tu biznesowo, moi drodzy. Biznesowo. Oczywiście, że tak. Jesteś ostatnią osobą, która siedziała przy. No gdzie mi tu lejesz? Jesteś ostatnią osobą, która e, siedziała przy różowym. Jakby to nazwać? Obrus? Dywan. <noise> różowym dywanie, dywanie. Moi drodzy, żegnamy się z Wami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Oglądajcie bardzo. program, bo Monia tam będzie naprawdę bardzo fajna. Trochę pędziliśmy, ale mam nadzieję, że czegoś tam się dowiedzieliście. Mam no czasu mało dali. Tak. Przyjdę jeszcze na ten VIP. Ja się już zgłaszam już teraz. Przychodzę. Tak, Zapiszmy tak, w kalendarz. Tak, tak, Bo naprawdę dużo wątków zasługiwało na to, żeby je rozwinąć. To ja przyjdę w trakcie programu. Dobrze. Okej. Okay. W takim razie zapraszam. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Cześć.